Witajcie w pierwszym odcinku z The Isle i jest to poradnik The Isle Wyrma dla początkujących graczy, którzy nie wiedzą, co zrobić. Więc na początku tutaj skróty klawiszowe, bo są one bardzo ważne. Oczywiście poruszamy się W, S, A, D. Jeśli chcecie biegnąć szybciej, no to wciskamy shifta i po prostu i przytrzymujemy. I tutaj biegniemy szybciej, jak widzicie. Tylko oczywiście ubywa nam stamina, który jak widzicie w prawym dolnym rogu. No. Oczywiście skaczemy. Atakujemy LPM, czyli lewy przycisk myszy. I słuchajcie, dinozaury mają, tam chyba nie wiem czy wszystkie, ale chyba tak, mają atak specjalny. Pierwszy, składował raptora, jest to skok. Tylko że obecnie go nie mam, ponieważ muszę urosnąć. A jestem na razie jakby mały, mega mały. No i tutaj właśnie musicie jakby jak najwięcej przeżyć i jak najwięcej dorosnąć. Jeśli jesteście już tym największym tutaj gadem, największym raptorem, to wtedy możecie na przykład znaleźć grupę, albo gdy wcześniej ją znaleźliście, to wtedy możecie na przykład do niej dołączyć, możecie zrobić swoje gniazdo i po prostu żyć sobie. Kolejnym właśnie ważnym skrótem klawiszowym to jest ten atak specjalny. U raptora, ten skok, jak już jesteście dużymi raptorami, aktywuje się po przyciśnięciu PPM, czyli oczywiście prawego przycisku myszy. A jeśli chcecie zrobić atak specjalny jako najmniejszy właśnie binek, przykładowo raptor ma takie walnięcie i przy okazji, w którą stronę się patrzycie, to tam się obracacie, więc to jest bardzo fajne. A staminy to naprawdę dużo marnuje. Więc tak. Uruchamia się on po wciśnięciu przycisku Alt i przycisku LPM. Czyli po prostu przytrzymujemy Alt i klikamy wtedy lewy przycisk myszy i wtedy on się aktywuje. I później możecie już puścić Alt. No chyba, że chcecie zrobić kombo tego, bo możecie ciągle trzymać Alt i ciągle klikać lewy przycisk myszy, ale lepiej to robić pojedynczo. I można, słuchajcie, w taki sposób też na przykład uciekać. Widzicie, tu po prostu tak błyskawicznie po prostu skręcacie i możecie na przykład przeciwnika wrobić. Na przykład jakąś pułapkę, albo po prostu was nie dogoni, albo po prostu przez te takie szybkie zakręty was nie dogoni. No i co? Kolejnym takim przyciskiem myszy jest przycisk E. Nie przyciskiem myszy, tylko tutaj przyciskiem, który jest dosyć ważny, bo pod E po prostu jak macie koło siebie jakiegoś dinozaura, albo jak gracie roślinożernym dinozaurem, to wciskacie wtedy E i wasz dinozaur je. Jeśli jesteście koło wody, wciskacie E, wasz dinozaur pije. Jeśli jesteście koło błota, jak klikniecie E, to się w nim jakby tarzacie się w tym błocie. Więc tak naprawdę pod E można powiedzieć, robi się takie rzeczy typu po prostu się je, albo takie inne czynności się wykonuje. No. I kolejnym, naprawdę bardzo ważnym przyciskiem jest przycisk Insert. Wiem, że Insert w naprawdę wielu grach jest bezużyteczny, ale tutaj tak nie jest, ponieważ właśnie tutaj otwieramy sobie to okienko, co ja otwierałem wcześniej. I macie tu wszystkie informacje dotyczące waszego dinozaura. I tutaj macie właśnie dietę, mięso żadne,
waga, która no po prostu im jesteście więksi, to tym się bardziej zwiększa. Raptor może maksymalnie ważyć 500 kg, czyli oczywiście punktowo. Maksymalna prędkość, max speed, tutaj ja mam 31,5 km na godzinę. Nie pamiętam, ile miał dorosły raptor. I macie jeszcze bite force, czyli można powiedzieć damage. Tam dorosły raptor ma 110 albo 130 bite force, już też po prostu nie kojarzę tej liczby. I o właśnie tutaj widzicie, urosłem troszeczkę i mi się od razu zwiększyło, to też mi się zwiększyło. I max speed też mi się zwiększył. I macie tutaj to kolejne okienko, które mówi wam waszą lokalizację, gdzie jesteście. Ale jeśli myślicie, że pod przyciskiem M znajdziecie mapę, to jesteście w błędzie. I tutaj w tym Evir Map też nie ma czegoś takiego jak noktowizja w zwykłym The Isle, więc no, ale tu nie ma tak naprawdę nocy, znaczy jest, ale nie jest ciemno, więc no. Ale słuchajcie, jest taka stronka i możecie sobie to tutaj kliknąć lewym przyciskiem myszy i to się kopiuje i właśnie na tą stronkę to wkleić i wtedy na przykład i wtedy po prostu pokazuje wam waszą lokalizację, gdzie jesteście na mapie. Ja tutaj nie jestem, tutaj wiem mniej więcej, gdzie jestem, bo nie chodziłem tak dużo od jakby z momentu zrespienia się, więc mniej więcej wiem, gdzie jestem. No i co? Z butów klawiszowych tak naprawdę to by było na tym. A, zapomniałem jeszcze. Też taki kolejny, naprawdę bardzo przydatny skrót klawiszowy, szczególnie przy polowaniu w roślinności. Jakby, no, chyba wiecie o tym. Jest to przycisk Control. Tutaj się skradacie. Na przykład, załóżmy, że ten krzak to jest ten tu krzak. No, halo. Ten krzak to jest właśnie roślina żerny dinozaur. I wy na przykład podbiegacie z tej strony i załóżmy, że tu jest bardzo dużo zarośli. To nie ma szans, żeby właśnie taki dinozaur was zobaczył, bo nawet wy jesteście duży, po prostu już duzi dorośli, to też naprawdę jest praktycznie zerowa szansa, że taki biedny roślinożerca po prostu nie zobaczy was i on już nie ma co powiedzieć, po prostu nie ma co powiedzieć, już nie ucieknie, nie ma szans, żeby uciekł. No i to jest tak naprawdę koniec. Teraz tylko po prostu go atakujecie i możecie użyć oczywiście ataku specjalnego. No i co? Po prostu biegniecie ciągle za nim i go zabijacie. Jeszcze jakiś skrót klawiszowy. Chyba już nie. Ale jeszcze są, tak, jeszcze są numerki. I tutaj numerki są też ważne, ponieważ służą one za pewien rodzaj komunikacji przez ryczenie. Powiem, że to nie brzmi dobrze. Więc pod jedynką macie takie, pod dwójką takie, pod trójką takie i pod czwórką takie. Tutaj jedynka to jest taki jakby najczęściej używany ten ryk, mogę tak to nazwać, ryk, i on jest bardzo często, znaczy no, nie bardzo często, ale jest dosyć często używany. Jeśli na przykład spotykacie inne dinozaury, które mają, które jakby, które są tym samym gatunkiem co wy, i wtedy możecie się z nimi jakoś porozumiewać i na przykład jakby albo wy zaprosicie ich do stada, albo oni was na przykład możecie mieć wtedy pod dwójką. Jest też taki dosyć dziwny krzyk i jego się raczej rzadko używa. Trzeci krzyk jest
naprawdę nie wiem po co on jest w tej grze. Wygląda on tak. I oznacza to, że jak ktoś was widzi albo was usłyszy, to wie, że zaraz zaczniecie na niego polować. Więc jeśli chcecie poinformować różnorodnego dinozaura, który nie ma już z wami szans, że go chcecie atakować, to wtedy może się to zmienić o połowę. Jeśli na przykład przypadkowo wcisniecie trójkę, to wtedy ten dinozaur od razu zacznie uciekać i na przykład możecie go nie dogonić albo później go nie znaleźć, więc kompletnie proszę, nigdy nie używajcie tego przycisku, bo jest bez sensu. A czwórka, tutaj to jest jakby ostrzeganie przed niebezpieczeństwem, na przykład jeśli jest jakby, jeśli nadciąga stado karnotaurów, a wy jesteście na przykład właśnie raptorami, to musicie tak poinformować swoich kolegów przed nadchodzącymi karnotaurami. Właśnie, a propos karno, tutaj właśnie teraz wydaje taki dźwięk, nie wiem czy go słyszycie, bo jest bardzo cichutko, dlatego że on jest no po prostu pewnie mega daleko ode mnie. I właśnie na przykład jak niektórzy używają właśnie tych dźwięków, tak bezcelowo, tak po prostu, to wy na przykład możecie się skapnąć, że ktoś jest blisko was i mu szybko uciec, a ten nawet nie będzie wiedział, o co chodzi. Tak, słuchajcie, jeśli chodzi o te skróty klawiszowe i jeśli chodzi o ten poradnik, to było na tyle, ale jest to pierwsza część, bo na pewno będę robił więcej części z tego, bo tak naprawdę powiedziałem tu tylko o tych skrótach klawiszowych, co tutaj się robi, więc to było na tyle. Wiem, że jeszcze są takie skróty klawiszowe jak na przykład Q czy inne, ale to w kolejnej części. Nie chcę robić wszystkiego naraz, też nie chcę, żeby odcinek był za długi. Także słuchajcie, ja dziękuję mega wam za oglądanie. Jeśli będzie, no jak mówiłem, 5 czy nieważne. Jeśli będzie 5 łapek, to wtedy robię kolejną część, jeśli będzie 5 łapek. Trochę w to nie wiem. Ale mam nadzieję, że robicie to dla mnie. I oczywiście, jeśli chcecie docenić moje starania, bo wiem, że tak, moje filmy nie są najlepsze, nie są jakieś super, mega, hiper, w kosmos, mega, super grafiki jakości. O. Ale przynajmniej nie ma lat. Ale słuchajcie, ja myślę, że moje filmy się niedługo będę montował, bo chcę się nauczyć montować. A jeśli się nauczę, to no właśnie pojawią się na pewno animacje, bo właśnie najbardziej chcę na to rzucić okiem, jak już będę montować. No, jakieś takie, wiecie, będę przycinał na przykład film, jak będzie, jak nie będzie nic się działo, albo nie będę nic mówił, bo na przykład nie wiem co powiedzieć. I po prostu na pewno wtedy moje filmy będą jakby tak naprawdę to i lepszej jakości, i totalnie bez lagów, i do tego jeszcze zmontowane i będą animacje, nie będzie żadnych, przynajmniej tak myślę, że nie będzie żadnych takich chwil, że po prostu nic się nie dzieje i nie ma co oglądać. To jest na przykład długi czas przez 10 sekund, bo wtedy to prawdopodobnie już jest wiadomość dla osoby, że nie oglądam tego filmu, bo nic się nie dzieje. Także myślę, że wam się to spodobało. Jeśli tak, no to wiecie co robić. No i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki za oglądanie. Cześć.